Izajasz prorokował, no żeby co macie pragnienie, pijcie wodę, która da zaspokojenie. To pragnienie przyjdzie z Jezusa, niech teraz pije. Do kogo jego woda wpłynie, na pewno ze śmierci ożyje. Nakłońcie ucha swego mówi, pójdźcie do mnie i słuchajcie, a wiecie, że ożyje dusza wasza w przymierzu, które wam ogłaszam. To pragnienie przyjdzie z Jezusa, niech teraz pije. Kogo jego woda wpłynie, na pewno ze śmierci ożyje. Kupujcie teraz bez pieniędzy, bez płacenia pijcie krew Chrystusa, a ciałem jego niech żyje dusza. Czemu macie płacić za chleb z nieba? To pragnienie przyjdzie z Jezusa, niech teraz pije. Do kogo jego woda wpłynie, na pewno ze śmierci ożyje. Szukajcie Pana, póki blisko, wzywajcie Go, On patrzy na was. Niech bezbożny porzuci złą drogę, a przestępca swoje grzeszne plany. To pragnie niech teraz pije, do kogo jego woda wpłynie, na pewno ze śmierci ożyje. Wróćcie do Pana, aby się zlitował, do Boga, który odpuści wam grzechy. Bo myśli Boga to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi Boga. To pragnienie przyjdzie z Jezusa, niech teraz pije. Do kogo jego woda płynie, na pewno ze śmierci ożyje. Gdyż tak jak deszcz pada na ziemię, czyniąc ją prawdziwie urodzajną, tak Boże słowo, które wam daje, sprawia, że Boże dzieło się was staje. To pragnienie przyjdzie z Jezusa, niech teraz pije. Do kogo jego woda wpłynie, na pewno ze śmierci ożyje. Taki Chrystus jako słowo Boga, samarytanko u studni rozmawiał. O jej potrzebna była inna woda, która
chlebę duszę, a nie ciało napoiła. To pragnienie przyjdzie, z Jezusa niech teraz pije, do kogo jego woda płynie, na pewno ze śmierci ożyje. Tam powiedział prawdę o jej życiu, najlepszym dla człowieka wody piciu, co w bijącym serce jego odmienia. Miłość do grzechu nienawiść zamienia. To pragnienie przyjdzie, z Jezusa niech teraz pije, do kogo jego woda płynie, na pewno ze śmierci ożyje. Taki dla nas taki wniosek płynie, że kto się z Chrystusa żywej wody napije, śmiertelne życie na wieczne zamieni i będzie już Bogu służyć, a nie ziemi. Pragnienie przyjdzie, z Jezusa niech teraz pije, do kogo jego woda płynie, na pewno ze śmierci ożyje. To pragnienie przyjdzie, z Jezusa Jesus.